Ja nie mówię, że strażacy nie pracują, bo naprawdę bardzo ciężko. Całą noc pracują. Po drugie, każdy, kto jest poszkodowany, otrzyma to 60 tysięcy. Każdy, kto ma zniszczony dom, będzie miał, niezależnie od tego, czy jest zniszczony, pomoc państwa na tym domu. Każdy pomoc jest taki. I nigdy w Europie takiej pomocy. Panie premierze, ale czy pan się przyczynił do tego, że dodatkowo jakoś naprawdę szczególnie jakaś pula pieniędzy? To są wasze pieniądze, to nie są moje pieniądze. Ale to jest jedyne miasto, które tak ucierpiało i w 1997 roku też było jako pierwsze, gdzie się to zaczęła ta tragedia. Panie premierze, na razie musimy, na razie musimy oszacować te bardzo grube sami nie daje się, będzie wybudowany na pewno nowy most, no bo że taki przepływ będzie powodował zawsze tego typu dramat. Panie premierze, nie dość, że zalewana 20 lat jestem w domu, to oprócz tego mieszkam w połowie domu i nie ma ojca do tego winnego. Przepraszam. Na ulicy Kraszewskiego. Nie ma winy, już w połowie domu nie mieszkamy. Jest to miasto, które żyło kiedyś w turystyce, nie wiem, a teraz ani przemysłu, ani turystyki. Wczoraj pompowali, jest po Jednicy było. I nikt się tym nie zainteresował. 20 lat. Panie premierze, ja bym pana zapraszał na nowoczesne kąpielisko w tym ulicy Kościuszki. Dzięki temu właśnie kąpielisku nie zalało, bo woda nie miała gdzie odpływać. Kanał minówkę chcą zasypać. To poroniony poziom. Nie wiem, co to był za architekt, jakiś debil chyba. Debili nie brakuje, jak wiecie. Znaczy, to jest... My rozumiemy, że pan bezpośrednio na to wpływu nie ma, ale jest dalej. Ale macie poczucie, że pochowane są poszkodowane w porównaniu do innych? Na pewno nie, bo na pewno nie, to się nie da porównać, ale można tak naprawdę pewne nakłady inwestycji doprowadzić do tego, żeby między nie do tego nie doszło. Po prostu większa przepustowość właśnie tej małej, malutkiej rzeczki, żeby odwrót był do tej dużej rzeki. To nieduża rzeka spowodowała tą powodę, bo to był właśnie mały dopływ, gdzie to spójrzło wszystko prowadzi. Modernizacja właśnie tych dopływów, to by spowodowało. Pan premier nie wykluczył, że przyjedziemy jeszcze raz, jak już się ogarniemy tutaj w województwie. Zrobimy te prace, które zostały zadeklarowane i wtedy wspólnie zobaczymy, czy dane słowo zostało dotrzymane. Proszę, ja chcę dodatkowe projekty, ja nie modernizowałam. Razem z samorządem województwa, razem z gminą rozwiążemy te problemy. Tutaj tak naprawdę pisałam do pana właśnie i przez te wszystkie urzędy przyszło do mnie Kraszewskiego na krajówkę. Drogi krajowe? Tak, krajówka. Oto są dwie, które prowadzą tutaj do dwóch rzeków. Jest, mają dwa przyczyny. Jest taki kanał przed moim domem jakby pusty. Jak chodzi na ten kanał, wszystko w domu się, całe piętro, wszystko drzwi się otwierają. Jest po prostu nie do życia. Nie bym tylko by ratował, żeby tyle nie jeździły obwodnice zrobić. No trochę tak. Przyjadę pewnie na kilku najbliższych tygodni. Na otwarcie kąpieliska zapraszamy. Nie, proszę pana, niech pan już zostawi to. Chodzi naprawdę o to, żeby zrobić jakieś projekt umodernizowania, żeby ta woda spływała. Tak, to obserwujcie, że mi sprawdzam, jak jest dystrybuowana ta pomoc. Wtedy będziemy mieli trochę może lepsze warunki i pogadamy o tych sprawach, które nie są związane. Te małe rzeczki, żeby były zrobione, zabezpieczone. I nie będzie tak wcale mało ludzi. Proszę pana, jest masa. Ja panią rozumiem. Dzisiaj nie ma nic. Największym producentem mebli w Europie. Ale to były na terenie Polski największy producent. Co się takiego stało, że tutaj to nie dali rady? No my byśmy panu chcieli to pytanie zadać. No nie, to ja wszystkiego ogółowo, a tak wam nie powiem, to wy mniej więcej powiecie. Ale na że niektórym w innych miejscach wychodzi, a tu nie wyszło. No to jest też pytanie, nie? Bo to... Tym bardziej, że jak była tradycja, nie? Ja mówię, prawdę trzeba pożyczać odpowiedzi, no bo akurat...
akurat jeżeli produkcja lewi, to przodu. Byliśmy potęgą na tym terenie. One się nazywały opolskie, ale główna produkcja to była. Słuchajcie, no usiądziemy chwilę, jak przyjadę w lipcu, tak? Może jeszcze z końcem czerwca. Usiądziemy chwilę dłużej i zastanowimy się, co ma być. Pomyślcie o tych najmniejszych. Bo tutaj to możemy pokrzyczymy sobie. Panie prezesie, i pomyślcie. Ale nie wymyślimy czegoś konkretnego. Panie prezesie. Panie premierze, ale i tak pada ta pani wzięła pod parasol. No właśnie dlatego. Dlatego, żeby pan nie chce. Ale na koniec nie mogę panu rękę podać. Ale potwierdza pan, że to jednak nie ten skrajny deszczowców był winny tym razem. Ale w czym? No w tej powoli, w tej tragedii. Nie. Ja mówiłem, że on nie. Nie, pani mówi, ale ja tylko pytam. Nie był winny. Ja słyszę zawsze, że wina Tuska. A nie, absolutnie. Z tym żyję jakoś. Ja jeszcze chciałam poprosić, żeby pomyśleć o tych najmniejszych emeryturach, o najmniejszych płacach, to jest masakra.